70 antidotum dzisiaj. Słuchajcie, 7 dyszek się udało pociągnąć. Ciekawe, czy w wieku też tak pociągniemy. No dobra, ale to w sensie życia, ale tego nie wiemy. Prosiliśmy Boga, żebyśmy mogli razem umrzeć, nie? Żeby nie musieć żałować jedno drugiego. To zdecydowanie. Drugie pierwszego, tak. Postanawiamy umrzeć razem, Panie Boże. Znaczy umrzeć, w sensie narodzić się dla nieba. Ale mnie tu wzięło już na taką przyszłość. Świetlaną. Wspaniała szczęśliwość. Amen. Amen. Słuchajcie, no dzisiaj słowo, jak to na środę przystało, nie z powodu środy, tylko na siódmy tydzień wielkanocny. Dzisiaj mamy znowuż to słowo z 20 rozdziału Dziejów Apostolskich od 28. Już tam w którymś odcinku dawno temu mówiłem o tym, bo to moje świadectwo, to są pierwsze słowa, jakie otrzymałem w wieku 15 lat. W czasie wakacji to słowo uważajcie na samych siebie, na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył was tą krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada, także spośród was samych powstaną ludzie, aby głosić przewroty nauki. Dlatego pamiętajcie, że przez 3 dni we dnie i w nocy nie przestawają ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych, pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. No właśnie, mówię, stąd wspominki. Czasami człowiek się tak musi zastanowić, nie? No to może być raz ostatni. To może być po raz ostatni. I to pewnie jest trudne. Nie wiem, czy się zastanawiacie tak, że o, dzisiaj może być mój ostatni dzień życia, ale tak może być. Nie? Zawsze było takie pytanie, co byś zrobił, gdybyś wiedział, że masz ostatnią dobę życia, czy tam ostatni tydzień życia. Wtedy się zupełnie perspektywa zmienia wszystkiego, nie? A dopóki tego nie wiemy, no to ciągle żyjemy taką nadzieją, że zrobimy jeszcze to. Paweł już wiedział, bo też miał już objawienie od Boga, że jego życie dochodzi po prostu do końca, że on swoją misję wypełnił i jeszcze zostały tam ostatnie punkty do zrobienia i właśnie zmierza, żeby je wypełnić do końca. Pewnie to nie jest łatwe, pewnie to nie jest przyjemne, ale wiecie co, tak jak Pan Jezus wychodząc, pamiętacie, odchodząc do nieba, mówi takie ostatnie wskazania, nie? Mówicie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, no bo przy takim pożegnaniu ojca z dziećmi nadaje się najważniejsze wskazówki, nie? Jak rodzice wyjeżdżają z domu na parę dni, to pamiętajcie, zamykajcie okna, nie? W noc, żeby był deszcz, pamiętajcie drzwi wejściowe, żeby były zamknięte, zakręćcie wodę, wyłączcie światło i tak dalej, i tak dalej. To są takie najważniejsze wskazania na ten moment dla tych dzieci. No i teraz jakby Paweł też o tych swoich dzieci. Zobaczcie, co on mówi, nie? Mówi, uważajcie na samych siebie, na całe stado. No pierwsza rzecz, uważaj na samego siebie. No czy jesteś cały czas wierny, czy nie odpłynąłeś, czy coś nie zastąpiło pierwszego miejsca Boga, czy czegoś nie przeakcentowałeś w swoim życiu, czy diabeł jakąś nową, inteligentną ścieżką pod pozorem dobra oczywiście nie wchodzi w twoje życie, nie? To jest takie niesamowite, no bo tu pierwsze mówi, uważajcie na samych siebie. Tak, no też pamiętacie słowa Pawła, każdy kto stoi, niech baczy, by nie upadł, nie? Jestem nawrócony, okej, ale uważaj, by z tej drogi nie zszedł. Cały czas musimy być uważni. No i potem dalej mówi, na całe stado, w którym Duch Święty, czyli na samych siebie i na całe stado. No w zależności od tego, jakie kto ma powołanie, jakie kto ma... jaki urząd przez Boga zlecony też przez Kościół hierarchiczny, nie? Że jak mam coś zadane, jakąś trzodę, no to Bóg mówi, zajmuj się, troszcz się o nią. Troszcz się o to stado, które ja ci poświęciłem, nie? No. Potem dalej, no, gdzie ustanowiłem was tymi biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. I wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Czyli teraz mówi, musicie baczyć, czy ci, co się nazywają wilkami, są wilkami,
czy są drapieżnymi, czy łagodnymi, czy ci, którzy przychodzą jak owce, to są owce, czy owce w wilczej skórze. Bo diabeł umie pod pozorem dobra przemycić bardzo dużo zła. I tu znowu jest ta zasada, jakie to owoce przynosi. Czy to rodzi podziały, czy to rodzi jedność, czy to rodzi pokój, czy to rodzi niepokój. Jakie motywy mną rządzą, jakie decyzje podejmuję, czy ja chcę coś osiągnąć, ja chcę coś wymóc. Ja szukam siebie, szukam chwały, czy szukam dobra, rzeczywistego dobra drugiego człowieka, nie? Czy umiem mówić prawdę drugiemu człowiekowi prosto w oczy, czy umiem słuchać prawdę, też trudną prawdę, taką prawdę, która może boli, czy umiem przyjąć korektę jakąś tam uwagę. No, myślę, że dużo jest takich rzeczy z naszego codziennego życia i to obojętnie jakie dzisiaj masz, bo to może być w rodzinie, to może być w małżeństwie, to może być w pracy, to nie tylko dotyczy samych ludzi w kościele, bo wszędzie to jest, znaczy chrześcijaninem jestem wszędzie, nie? I teraz także spośród was stanu, aha, to już czytałem, powstaną ludzie, którzy będą głosić, no ale to jest też takie bardzo ważne, nie? Że spośród nas, to nie jest, że ludzie będą głosić herezję, nie, oni będą mówić prawdę z leciusieńką domieszką herezji. Prawdę, ale niepełną, nie? I łatwo jest się wtedy po prostu pogubić. Dlatego też znowu jeszcze raz zachęcam, żeby to weryfikować przez Słowo Boże i nauczanie Kościoła. Czyli mamy choćby ten katechizm, wczoraj wykorzystaliśmy tak pięknie, nie? W kwestii bierzmowania. I teraz zobaczcie, on dalej mówi, dlatego... A właśnie, aby za sobą pociągnąć uczniów, to też ważna rzecz, że ci, którzy będą fałszywe nauki, ich celem będzie zdobyć ludzi, którzy poprą ich naukę. Poprą ich punkt myślenia, też po tym łatwo można poznać, że oni jakby na siłę szukają swoich sprzymierzeńców. Rozumiecie, że to jest takie, że oni, to chodźcie za mną, ja mam dobry pomysł, chodźcie za mną, ja mam dobre myślenie. I oni będą próbowali się otoczyć ludźmi, żeby poprzeć swoją teorię, że ona jest dobra. A ludzie w kościele tak naprawdę gromadzą się dla dobra ogólnego. Nie chodzi dla popierania, ponieważ zobaczcie, wszyscy popełniamy błędy i wszyscy jesteśmy grzeszni, ale dobrze jest nam po prostu być razem, chcieć być razem. I nie może być celem, to przyjdźcie do mnie, przyjdźcie do mnie, przyjdźcie do mnie. To jest bardzo częste w różnych takich... kościołach, czy sekty są jeszcze fajnym przypadkiem. Tam nie idźcie, tylko u nas jest prawda, nie? Nie. Prawda obiektywna jest w Słowie Bożym. Prawda obiektywna jest po prostu kawałeczek dalej, nie? Ja tyle jej poznałem i tyle ci mogę przekazać. Ale dobra, teraz jeszcze fajną rzecz mówi dla nas Paweł. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty, niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje, moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracują, trzeba wspierać słabych i ubogich. Pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I tu jest taki czas na takie moje świadectwo. Myślę, tak czuję dzisiaj, że powinien to powiedzieć, że od początku, jak się nawracałem, to są słowa, które ja dostałem w wieku, ten w kawałek dalej właśnie o tym zarabianiu. Sami wiecie, te ręce zarabiały na potrzeby moje, moich towarzyszy. Dostałem je w wieku 22 lat, gdy się nade mną modlono. Czyli w wieku 15 lat ten o biskupach, ten cały fragment wcześniej, a od tego 32 wersetu dostałem dopiero w wieku 22 lat, czyli jeszcze przed ślubem naszym, przed naszym byciem razem. To był moment, kiedy zastanawiałem się, czy ja powinienem być kapłanem, czy powinienem być osobą świecką. Dlaczego kapłanem? No bo fascynowało mnie Słowo Boże i posługa ludziom, uzdrawianie, głoszenie. Co prawda nie myślałem nigdy o spowiadaniu i odprawianiu mszy świętej, a tylko jakby takie kapłaństwo znałem, bo jeszcze nie rozumiałem, że kapłanem można być, będąc, mając rodzinę, czy kapłaństwo powszechne. Nie rozumiałem tego wszystkiego. I to słowo zrodziło we mnie dużo takiego pokoju wtedy, że sami wiecie, że te ręce zarabiały. Jako kapłan bym nie pracował, a ja dokładnie jestem perkusistą z zawodu, więc ręce pracują i nogi, nie? Żeby zarabiać pieniądze. I to takie piękne, że Bóg jakby potwierdził też, że i ta moja pasja jest też tą Bożą drogą. I jak widać, wcale mnie nie wyrzuciła z głoszenia Ewangelii, a wręcz jeszcze uzupełnia, choćby na Strefie Mocy, czy robiąc płyty jakieś, robimy to moja muzyczna strona życia, bardzo pomaga nieść tą Ewangelię dalej. Przynajmniej tak mi się wydaje to.
myślę, że też wy to możecie po prostu ocenić, nie? I to jest takie, takie ciekawe, także do dzisiaj, nawet też fajnie, bo akurat nie będę 4 czerwca grał koncert pod Warszawą, taki online'owy z zespołem La Pallottina. Parę dni temu się dowiedziałem, no i teraz też muszę na perkusji trochę się rozćwiczyć. Wczoraj ćwiczyłem, dzisiaj będę ćwiczył, no bo to jest mój zawód, nie? To był taki zawód wyuczony i wykonywany. I bardzo lubię to robić, choć jest to ciężka praca, nie? Fizyczna praca. Z biegiem lat też doświadczam tego, że trudniej, bo to naprawdę trochę potu leci, trochę łapki bolą, no trzeba po prostu trenować. Ale tak jest we wszystkim, jak chcemy coś robić dobrze. Ale tam jest jeszcze jedno takie zdanie, które bardzo mnie ono porusza i doświadczam go szczególnie w Rzeszowie. Sam więcej jeszcze. Pamiętacie o słowach Pana Jezusa, które on sam wypowiedział, nie ma ich w Ewangelii, Paweł je cytuje. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I powiem wam, że od czasu, jak mieszkamy w Rzeszowie, tak naprawdę, no poniekąd z łaski tutaj, w tym pięknym domu, z pięknym ogrodem, dostajemy go w prezencie, to powiem wam, że taka moja męska strona ma o wiele trudniej, ponieważ jakby nie muszę tak standardowo na rodzinę zarabiać, nie? Na jakieś podstawowe potrzeby, gdzieś tam, czy przez sklep nasz, czy przez studio nagrań, jakieś pieniążki zarabiamy, ale nie jestem tak czynny zawodowo, jak byłem czynny, gdy mieszkaliśmy w Otwocku, gdy studio miałem pod domem, gdzie non-stop coś robiliśmy, spędzałem czasem nawet po 16 godzin w tym studio, żeby nagrywać płyty. A tutaj w dużej mierze żyjemy z łaski. Tu ktoś ogórki, tu ktoś mięso przysłał, tutaj słodycze, tutaj coś. I powiem wam szczerze, że z jednej strony wiem, jak tego się słucha, to rodzi się takie coś jak zazdrość, ale powiem wam, zawsze marzyłem o czymś takim, żeby taka Ewangelia funkcjonowała w moim życiu, ale teraz widzę, że to jest dużo trudniejsze. Dużo łatwiej jest być tym, który daje. Znaczy łatwiej, może milej. A otrzymywanie od kogoś daje takie poczucie jednak bycia gorszym. Nie wiem, czy mnie rozumiesz, że no to ktoś mi daje, to znaczy, że co? Że ja sam sobie nie umiem na to zarobić, sam nie umiem sobie zapracować. I takie życie z łaski jest dla mnie bardzo trudne. I o ile kiedyś, jak byłem młody i to słowo czytałem, to ja to rozumiałem, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Ja to rozumiałem, że to chodzi o to, że ci ludzie, których będę obdarowywał, będę dawał, że oni mają wtedy mniej szczęścia, ale nigdy nie przewidywałem takiej sytuacji, że ja będę w takim miejscu, kiedy ja będę obdarowywany przez innych ludzi. I przy okazji chciałbym też właśnie wszystkim wam podziękować, którzy się o nas w przeróżny sposób gdzieś troszczą i to jest takie niesamowite. Poniekąd też państwu chcę podziękować i za zwrot podatku, i za 500+, które mamy, nie? Wszyscy, którzy mają dzieci, to też to mają, nie? Ale to jest takie piękne, że naprawdę możemy więcej czasu mieć na modlitwę, na Słowo Boże, na posługę, na antidotum, inne rzeczy. To tak z mojej strony. Powiem wam, że jest to trudne dla mnie jako mężczyzny, że otrzymujemy, ale z drugiej strony jest to piękne i to pokazuje, jaki Bóg jest wierny, że jak będziesz się troszczył o Królestwo Niebieskie, wszystko inne będzie ci dodane i jednak Jezus to mówił i to jednak działa. I widzę, że to jest prawda. A jak widzę owoce prawdy w moim życiu, to przekonuje mnie to jeszcze bardziej do tego, żeby pracować dla Pana Jezusa. Ja cały czas widzę, że Jego Słowo się sprawdza w codzienności. To tyle z mojej strony. Nie wiem, czy Sylwia chciałaby coś dołożyć do tego fragmentu. No już tyle rzeczy powiedziałeś. Mnie tylko dotknęło właśnie to, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I jakby w mojej sytuacji jestem osobą taką właśnie też pracowitą i taką, która chce pracować, nie uchylam się od pracy żadnej i jak Bóg nam przestawił to w naszym życiu, w moim życiu, że ja zostawiłam pracę zawodową i zostałam w domu, no i Pan Bóg tam swoim tokiem, swoją logiką i swoimi planami poprowadził moje życie do tego, że właśnie żyję z łaski. To jest to o tyle dla mnie trudne, że są takie momenty, że no Bóg działa za 5-12, nie? I to nie jest tak, że któregoś dnia, miesiąca na konto wpłynie tyle i tyle, bo ja to wypracowałam, tak? Czy wypracował to mój mąż. I to jest takie dla mnie ciągłe, nieustanne chodzenie po wodzie w kwestii finansowej. Ja to w sercu głęboko wiem, że Bóg się zatroszczy o nas, natomiast nie wiem kiedy,
nie wiem jak i w jakiej ilości. I trudno jest zaplanować, czy jak już cieknie lodówka, to czy to kupujemy nową lodówkę. Trudno jest gdzieś zaplanować, czy nie wiem, pojedziemy gdzieś na wakacje, czy teraz kupujemy buty, czy teraz ubieramy dzieci, czy teraz to, czy teraz to. I czy też zajęcia, które były odpłatne, czy ja wiem, że tak jest od Boga, że Bóg to zrobi, tylko fizycznie jest trudno powiedzieć, że 15 to będzie. Bo to czasem jest 15, 23:55, a czasem 16, 6:40. Nie? I to jest to życie z łaski, to dla mnie, gdzie ja jako żona, jako mama, inaczej w ogóle też myślę o wydatkach i one są takie rozdrobnione bardzo, to właśnie to jest, to życie z łaski jest o tyle gdzieś tam dla mnie trudne i czasami gdzieś nurtuje moje serce i jestem taka też zamyślona w tej kwestii i też mówię do Boga o tym, rozmawiam z Nim. Więc to gdzieś jest taki trud, natomiast ta głęboka taka pewność, którą noszę w swoim sercu i której też cały czas się uczę i Pan Bóg poszerza granice tej pewności w moim życiu, to daje taki pokój serca i nabierają właśnie mocy w moim życiu te słowa, to Pan mój los zabezpiecza i ja codziennie się teraz tak modlę, to Pan mój los zabezpiecza, to Pan mój los zabezpiecza, myśląc o moim małżeństwa, rodziny, że to wszystko tak Bóg będzie układał w tej takiej kwestii, ale a my mamy robić, do czego nas Bóg powołuje i mamy w tym iść i owoc przynosić. No i to tak tyle, no bo całe to słowo jakby streścił mój mąż, chociaż tak to mnie tak właśnie też ucieszyło, bo 2 dni temu modliłam się i tak później rozmawialiśmy razem i tak mówię jeszcze do Witka, że kurczę, ja to naprawdę ludziom tak współczuję, jak nie są jeszcze osadzeni w wierze, we wspólnocie gdzieś, ale tak mocno osadzeni, bo jak teraz wrzucamy do Antidota do internetu, no to ja nigdy nie patrzyłam na jakieś inne rzeczy w internecie, oprócz uwielbienia i tak zobaczyłam, że jest tyle nauczeń, ale jest po prostu tyle, że ja naprawdę współczuję tym wszystkim, którzy jeszcze są na etapie poszukiwania, bo nie wiedzą, czego słuchać. No. Czego słuchać, za kim pójść, czasem nie wiem, są przeciwstawne zupełnie te nauczania. Zupełnie. I to jest takie dla mnie wow. Bardzo trudne jest to dla tych ludzi i naprawdę wam współczuję, ale też widzę, co daje i tam, gdzie są właśnie zasady rozeznawania, to widzę, że w tej kwestii, no to pierwsze jest Słowo Boże, potem jest nauka Kościoła, moje serce, to czego ja pragnę, moje pragnienia, no i jakby też ogląd całej sytuacji dookoła i wspólnota, to są te miejsca też rozeznawania. Więc jakby ja też w swoim życiu patrzę na naukę, na Słowo Boże, co na to mówi Słowo Boże, do tego, co w danej sytuacji, nie tyle, że sobie otworzę Słowo Boże spontanicznie i to już jest wszystko. Nie, nie, ja to zawsze wiążę ze Słowem z dnia, bo to już jest nauka Kościoła, ponieważ Kościół nam daje to Słowo z dnia. Ja mam pewność takiej łączności z moim Kościołem i to jest dla mnie bardzo ważne w rozeznawaniu. No i co mówi w ogóle nauka Kościoła, czyli dokumenty, które mamy. Katechizm, który jest chyba najprostszym też takim dokumentem dla nas, więc też zachęcamy Was do tego, by poznawać katechizm. I to gdzieś stawia mnie w takim miejscu osadzonym, gdzie mam taki spokój serca, że jestem w tym właściwym miejscu. Kiedy czegoś poszukuję, czy o coś też Boga pytam, więc jeżeli jesteście poszukujący, to czytajcie Słowo Boże, czytajcie Słowo z dnia i one się łączą ze sobą, jeżeli to jest od Boga, one się naprawdę łączą i nauka Kościoła, to wszystko jest złączone, ponieważ Bóg nie jest Bogiem chaosu, tylko porządku i takiej jedności, jedność, cały czas też Ewangelia pokazuje nam jedność, więc jakby to jest dla mnie, dla mojego serca takim spokojem.
to ja tyle. Chwała Panu. Chwała Panu. Jeszcze dodam jeszcze jedną rzecz taką, która też mnie dotyka, właśnie od czasu mieszkania w Rzeszowie, że widzę, jak Bóg powolutku odcina pewne rzeczy z mojego życia zawodowego. Ja nie powiem, że wszystko już zostało odcięte, bo nie. Niektóre rzeczywistości jeszcze działają, nie? Ale choćby sklep z płytami, to jest taka rzecz, która nawet ostatnio się, widzę, zaczyna rozwijać, nie? Ten Vivi Shop. Zaskoczyło nas to, bo ja już myślałem, że to trzeba dawno posprzątać, a z nową płytę będziemy wydawali. Znaczy ona już jest w produkcji, za parę dni będzie Alfreda Dudka nowa płyta o mocy słowa i mocy przekleństwa. Myślę, że taka genialna, to błogosławieństwa i przekleństwa. Taka myślę, że będzie bardzo mocną taką pozycją też na rynku, żeby sobie zdać sprawę, jak to my się oddzielamy od błogosławieństwa, jak w łatwy sposób można to zrobić. Ale to powiemy, jak już będzie gotowa za parę dni. Też wierzę, że się pojawi na Tidalu, na Spotify, na tych wszystkich tam rzeczach. No więc Bóg teraz zachęca, żeby to jeszcze rozwijać. Jak dalej będzie? Nie wiem. Jak mówię sobie, my nie wiemy. Mamy na ten odcinek światło, ten odcinek przechodzimy. Gdy będzie za 5:12 odcinek się kończy, to Bóg prawdopodobnie da światło na kolejny odcinek, nie? No. No to taka historyjka ciekawa w naszym życiu. I jedziemy dalej. Dzisiaj ciąg dalszy psalmu 68. Piękny psalm. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Więc dawno tak nie było. Śpiewamy, jak co dzień śpiewamy Bogu. Boże, okaż swoją potęgę, potęgę Bożą, której dla nas użyłeś. W Twojej świątyni nad Jeruzalem niech królowie złożą Tobie dary. Śpiewajcie Bogu Królestwa Ziemi, zagrajcie Panu, On przemierza odwieczne niebiosa. Oto wydał głos swój potężny, uznajcie moc Bożą. Jego majestat jest nad Izraelem, a Jego potęga w obłokach. On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. Niech będzie Bóg błogosławiony. Amen. No, wspaniałe jest to słowo, bo no, też ma swoją taką strukturę, ten psalm 68, gdzie jest uwielbienie, śpiew, taniec, klaskanie, radość. Potem jest uwielbienie słowem, to co wczoraj było, by pokazać, jaki Bóg jest piękny, wspaniały, mocny i potężny. A dzisiaj psalm zaczyna się taką bezpośrednią już prośbą do Boga. Boże, okaż swoją potęgę. Potęgę Bożą, której dla nas użyłeś. W Twojej świątyni nad Jeruzalem niech królowie złożą Tobie dary. I ja idę tutaj za psalmistą, aby Bóg, ja chcę, żeby w moim życiu Bóg okazywał potęgę. Nie żeby strach, lęk, ciemność okazywała swoją potęgę, żeby diabeł okazywał swoją moc, bo władzę ma już odebraną przez krew Jezusa, przez krzyż. Natomiast, żeby on w jakiś sposób próbował się panoszyć w moim życiu. Ale nie, ja chcę, żeby Bóg okazywał potęgę w moim życiu, żeby było więcej tych przestrzeni, tych miejsc, gdzie Bóg będzie okazywał swoją potęgę. Chcę jej doświadczyć, ja się tego nie wstydzę, nie boję się tego mówić i nie uważam, że to jest pyszne, ponieważ to Bóg ma wypełniać całe moje życie. A skoro On jest potężny, niech okazuje swoją potęgę. Ja tego chcę i dalej po tej krótkiej modlitwie, prośbie, znowu następuje wielkie uwielbienie. Śpiewajcie Bogu, zagrajcie Mu. I to, co Bóg robi, jest to wypowiedziane właśnie słowem. On przemierza odwieczne niebiosa. Czyli Bóg się porusza. To, co ja kiedyś powiedziałam o tych obrazach, żeby spojrzeć na te obrazy, tak, że ten obraz to nie jest Bóg, bo Bóg nie jest taki statyczny, Bóg jest poruszający się, Bóg jest tu i tu, jest stwórczy, jest kreatywny, jest taki w ciągłym takim też ruchu. On wydał swój głos potężny i co mówi Bóg? Uznajcie moc Bożą. I ja dzisiaj mam uznać moc Bożą w moim życiu, Jego potęgę i Jego moc w moim życiu. Uznaj, nie ja, nie moje starania, nie moje działania, nie moje plany, moc Boża w moim życiu. Ja uznaję, że to Bóg działa w moim życiu, że Bóg bierze w swoje ręce moje życie, Bóg bierze w swoje ręce każdą moją sytuację, Bóg bierze w swoje ręce Twoją sytuację, Twoje zdrowie, to z czym Ty się zmagasz, to z czym Ty się dzisiaj też nie zgadzasz, to z czym walczysz. Bóg bierze w swoje ręce Ciebie, to wszystko, co dotyczy Ciebie i chce okazywać swoją moc. Więc uznaj moc Bożą, Jego rozwiązania.
To już wiele razy o tym mówiliśmy, żeby uznawać rozwiązania Boże w swoim życiu, tak jak On to poprowadzi, według Jego mocy i Jego pomysłów. No i Bóg rozpościera swój majestat i swoją potęgę nad Izraelem i obdarza też swój lud potęgą i siłą. Bóg nie chce, żebyśmy byli jacyś tacy słabi, niemrawi, nijacy. No mamy poruszać się w mocy, potędze i sile Bożej. Mamy się w tym poruszać. No i cudownie, bo ciągle jesteśmy przed świętowaniem Pięćdziesiątnicy i oczekujemy, ja oczekuję i proszę i wiem, że otrzymam moc i potęgę, kiedy Duch Święty będzie po raz kolejny wypełniał mnie, bo ja pragnę tego, ja się przygotowuję do tego dnia, przygotowuję do tego moje serce, moje myślenie, robię porządki wewnątrz siebie, żeby było więcej obecności Ducha Świętego, czyli mocy, potęgi Boga, Boga żywego. Amen. Amen. Tu jeszcze jeden werset, w Twojej świątyni nad Jeruzalem, niech królowie złożą Tobie dary. To też zauważcie, że w Biblii wszyscy władcy, znaczy wszyscy ci dobrzy władcy, wszyscy dobrzy władcy, to są ci, którzy czują nad sobą prymat Boży. Że oni są, że wiedzą, że są z wyboru Boga i oni przez bycie królem, czy zarządcą czegoś tam, pełnią wolę Boga. Oni są namaszczeni przez Boga, wybrani do tej posługi. No i potem widzimy w ich owocach, jeżeli tak jest, że w którymś momencie nie oni staną się nad Bogiem czy bogami, no to widzimy, że to przynosi zawsze dobre owoce. I to też taka podpowiedź tutaj dzisiaj. Ja wiem, że może przyszli prezydenci nas nie oglądają, tak? Ale żeby zobaczyć, nie? Modlić się o to, żeby nasza władza, czyli ci królowie, ci, którzy stanowią władzę w tym kraju, w każdym innym, gdyby naprawdę wszyscy rzeczywiście w sercu, ludzie mający władzę, uznali prymat Boga, nie? Ale sami w sobie, nie odgórnie ogłosili, tylko Bóg by był pierwszy w ich życiu, to te kraje wyglądałyby zupełnie inaczej. Nie byłoby wojen, nie byłoby tych rzeczy, o których my słyszymy, nie byłoby ucisku, niesprawiedliwości. Nie? Że to jest takie piękne, że każdy człowiek, jeżeli naprawdę będzie chrześcijaninem i naprawdę będzie Bogu składał ofiarę swego życia, nie? Czyli będzie służył Bogu, no to świat będzie po prostu piękny, nie? Według zamysłu Bożego. I Bóg będzie cały czas temu błogosławił. Amen. Aklamacja dzisiejsza, wstęp do Ewangelii. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie. Alleluja. Uświęć nas, Panie, w swoim słowie. I Ewangelia świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Chryste. Wiecie co, ja strasznie się rozproszyłem, bo zapach do mnie doszedł. Żono, co to tak pachnie? Szarlotka. Jacia, tu jeszcze było wieczerzy, w czasie ostatniej wieczerzy, żeby to nie była ostatnia wieczerza, ale ja teraz mam w głowie tylko tą szarlotkę. Jak to pachnie? To na dole jest, drzwi są zamknięte. Ale mnie to zrobiło, no. No nieźle. Ojcze, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. No to już o tej jedności było dużo. W ogóle cały ten 17 rozdział Jana jest taki cudowny. No to pokazuje to miłość Jezusa do nas, do Kościoła, czego On od nas chce, czego On dla nas chce, nie? Abyśmy byli jedno. Zobaczcie, on chce, żeby nikt nie zginął, no z wyjątkiem syna zatracenia, czyli Judasza, nie? Aby się wypełniło pismo, ale tylko dlatego. Na pewno Jezusowi jest przykro, że tak się musiało stać, no ale musiało się wypełnić pismo.
Ale teraz idę do Ciebie, tak mówię, będąc jeszcze na świecie, by moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja to po prostu kocham znowuż u Boga. No, to już mówiliśmy Wam, że po tym poznać ludzi Boga. Oni są radośni. Nie wesołkowaci, tylko radośni. Diabeł oczywiście będzie przychodził i dawał Ci różne sytuacje, które będą owocowały smutkiem, bo to jest jego metoda. I dopóki Ty się będziesz temu poddawał, to on będzie to robił, bo będzie wiedział, że to na Ciebie działa. Jak już on, diabeł, zobaczy, że to na Ciebie nie działa, że Ty już z tych smutnych sytuacji nie wpadasz w smutek, depresję i przygnębienie, no to on będzie szukał innego patentu. To też ktoś powie, no dobra, to bardziej mi się opłaca zostać w tym miejscu, bo przynajmniej będę wiedział, jak przychodzi. Niż przyjdzie coś nowego, czego w ogóle nie poznam, nie rozpoznam. No ale zakłada życie duchowe, jednak rozwój, no, aby mieli radość. Ja żałuję, że nie miałem okazji poznać tego Jezusa sprzed 2000 lat, tak normalnie z nim gdzieś tam siedzieć. No, na weselu w Kanie Galilejskiej, no czujecie, już 600 litrów wina jako dolewka, nie? Tak raczej radosny gość. Nie, że tutaj popieram alkoholizm teraz, żeby nie, ale raczej... Nie musi być w związku z alkoholizmem. No nie, no mówię, no, żeby to... Ale to mi było, no, mówię o 600 litrach tego, nie? Wina jako dolewka na weselu, no to trochę dużo. Ale no, zobaczcie, nie powstrzymuje się od tego, żeby tym ludziom dać to wino, a wręcz przeciwnie, nie? I to w cudowny sposób z wody, jeszcze brudnej wody, robi to wino dla tych ludzi, nie? Przemienia. Czyli widzi, że istotą wesela jest radość, nie? I teraz i on mówi, żeby nie tylko żebyśmy mieli radość, ale byśmy ją mieli w całej pełni. W całej pełni. Ty to czujesz, bracie, siostro? Więc ja Ci życzę radości Bożej w całej pełni, ok? I teraz tak, ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Dlaczego? No bo żyją według słowa. Więc ci, którzy Cię nienawidzą, to są ci, którzy nie chcą żyć według słowa Bożego. To są ci, którzy odrzucili samego Chrystusa, nie? No. I teraz nie proszę, abyś zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. No i właśnie. Tu jest taka zachęta do walki duchowej, że całe nasze życie będzie walką. Diabeł nieustannie, dopóki żyjesz, będzie szukał sposobu na ciebie, będzie szukał haka na ciebie, żeby cię znowu gdzieś po prostu złapać w kolejną pułapkę, dlatego musimy być czujni. Nie? I Jezus teraz prosi za nimi, czyli za uczniami, za nami, uczniami uczniów, prosi, abyśmy się nie dali złapać w haka, nie? Żeby diabeł na nas nie znalazł. Więc prosi, abyś ich ustrzegł od złego. I byś to Ty, Panie, zrobił, żeby diabeł do nich nie miał dostępu. I wiecie co? Dużo ostatnio myślę też znowuż o uzdrowieniach, no bo dużo ludzi prosi o modlitwę. No ale znowuż powiem, ja nie choruję. Nie? Ja wiem, to było o tej owiece tłustej, tak, że Bóg ją będzie ochraniał. Jak to było, że no, bo Ty to zapamiętałaś. Tłustą będę ochraniał. I strzegł. No i widzicie, no. Może jesteś za chudy po prostu i dlatego nie ma wtedy tyle zdrowia w tobie, ale... Dzięki. ale naprawdę, no, żyję z Bogiem i nie wiem, co to jest choroba, nie? Że Bóg cały czas, jestem w tej Jego obecności, w Jego ochronie. Ja nie pamiętam, kiedy ja w ogóle chorowałem, no. Może kiedyś, ale nie pamiętam już takiej sytuacji nawet, nie? W my zasady miłość nie pamięta złego. No. Dalej mówi, to zresztą co jest w aklamacji, czyli jakby takie podsumowanie, uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. I zobaczcie, no Jezus w najważniejszej modlitwie z całej Ewangelii Jana, takiej można by też powiedzieć wyjątkowej Ewangelii Janowej, napisanej przez umiłowanego ucznia Jezusa, on cały czas pokazuje kierunek. Słowo. 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 Tam jest wszystko, czego Ty, bracie, siostro, po prostu potrzebujesz. Jeszcze raz, to mówi Jezus, nie Witek Wilk. Uświęć ich w prawdzie, a czym jest ta prawda? No tym Słowem. Słowo Twoje jest prawdą. Amen? Więc utwierdź ich w Słowie, gdyby te dwa zdania zbić razem. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich na świat posłałem, a za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Oni mówią, to nie oni mają poświęcić się za siebie, tylko ja się poświęcam, aby oni byli uświęceni w prawdzie. Jezus dał wszystko, zapłacił najwyższą możliwą cenę,
abyś ty miał prawdę. Ale to, co po sobie pozostawił dla nas, to nie rany do oglądania, nie? To nie w taki sposób. Tylko to, co pozostawił dla ciebie jako drogowskaz, to pozostawił ci swoje słowo. Swoje słowo. Nie żebyś się skupiał teraz na ranach, tylko żebyś się skupiał na słowie, a wtedy zrozumiesz głębię tych ran. Ok? A jeżeli zostawisz same rany, a odejmiesz od nich słowo, to wejdziesz w cierpiętnictwo. A tego Bóg nie chce, bo mówi, aby ich radość była i była pełna. Jeżeli odetniemy, rozumiesz mnie, rany od słowa, to mając tylko rany Chrystusa, mamy niepełną Ewangelię. Ok? On chce, byście poznali. On to mówi. Jeszcze raz, bo on już wiedział o swojej śmierci przecież. Zobacz jeszcze raz. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. A jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam siebie samego w ofierze, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A prawda to co? No słowo. Wracamy do początku tego fragmentu. Więc tu chcę, bracie, siostro, znowu Cię zachęcić, nakierować na Słowo Boże. W sumie nic innego nie robimy przez całe antidotum. Tylko próbujemy. No ale to jest właśnie to. Amen. Amen. Dla mnie w tej Ewangelii dzisiaj to jest ważne, co mówi Jezus. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata. Jak ja nie jestem ze świata, ale kiedy ja zaczęłam przyjmować słowo do swojego życia, bo słuchać słowa to jest jedno. I wtedy możesz się buntować, że nic ci nie wychodzi, że słuchasz i się nic nie zmienia w twoim życiu. I też są takie komentarze pod antidotum. I masz już tego dosyć. No bo od słuchania się nic nie zmienia. I ja tego też doświadczyłam. To słuchanie mnie spowodowało, zachęciło mnie do tego, że ja chcę zmieniać, że ja chcę wejść w zmianę, że ja chcę wejść do świata słowa, ja chcę wejść do tego świata, w którym jest Jezus Chrystus, a porzucić ten świat, w którym jestem, w którym byłam, w którym żyłam, tak? Który nie przynosił dobrych owoców. Czyli Słowo Boże dla mnie mnie przeniosło do zupełnie innego świata, do Bożego świata, do Bożego myślenia. Czytając Słowo Boże nabywamy, no i mój mąż i ja zaczęłam nabywać taką Bożą mentalność, Boże myślenie, Boże patrzenie na wszystkie te sprawy. Choć nie jest to łatwe, bo bardzo często zmagamy się i doświadczymy tego zderzenia ze światem, który nie jest Bożym światem. I to takie zderzenie życia w wierze ze światem powoduje różne takie i tarcia, nieporozumienia, zawiłości, rozpadanie się relacji. No, bardzo różne sytuacje przechodziliśmy, ale już ja wiem, że ja chcę być w Słowie. Ja chcę być w Słowie, ja chcę żyć w tym Słowie, chcę się w nim poruszać. Chcę być w tej mentalności. Chcę być człowiekiem, chcę być kobietą Słowa. Chcę być kobietą Słowa. I żeby ten świat, który nie jest Boży, żeby nie zwyciężał w moim życiu, tylko żeby właśnie słowo ma taką moc, słowo jest prawdą i to słowo bardzo właśnie przemienia moje życie i dziękuję też dzisiaj Bogu za to takie pokrzepienie, że świat mnie nienawidzi, świat nie zgadza się ze mną, świat będzie walczył ze mną, świat będzie miał inne rozwiązania, ale ja żyję w Słowie. Ja żyję w Słowie i ja naprawdę mam życie, życie w obfitości, życie w wolności i życie w radości. Nie chodzi o taką wesołkowatość, ale właśnie o taką radość, po prostu radość i nowe sposoby życia. Porzucenie tych schematów było gdzieś trudne w moim życiu, porzucenie schematów myślenia, porównywanie się z innymi, no bo czemu ty tak robisz? Ludzie tak nie żyją. Tak często to słyszałam. Ludzie tak nie żyją jak wy, to jest głupie, co wy robicie, to jest, tak się nie żyje, popatrz na innych. Nie. Ja patrzę na Jezusa, moje spojrzenie jest na Jezusa, na Jego Słowo, spojrzenie na Ojca, na Boga Wszechmocnego, tego, o którym dzisiaj Słowo Boże mówi tak wielkie i wspaniałe rzeczy. Ja chcę być właśnie w tym miejscu i dzisiaj to Słowo mnie tak właśnie pokrzepia. Sylwia, dobrze wybrałaś.
ale to nie jest łatwe. To jest praca, praca, praca. Tutaj też w słowie mieliśmy, w pierwszym czytaniu Paweł mówi, czuwajcie. Więc ta czujność jest taka potrzebna, żeby żyć w tym słowie. No i dziękuję za to Panu. I też staram się pracować nad tą czujnością. Amen. Chwała Amen. Panu. Chwała Panu. Ojcze, dziękujemy za dzisiejszy dzień. Za to dziękujemy słowo, za słowo Panie. Twoje. Dziękuję, ja dziękuję za ten 17 rozdział, szczególnie Panie. Żyje, może mu jednocześnie moje słychać. Mówię cicho. Dziękuję Panie za ten 17 rozdział, który jest taki chyba najistotniejszy z tej całej Ewangelii. Tak Panie Jezu wskazujesz na to, co jest takie istotne. Ja chcę być cały w Tobie, Panie. Nie chcę być w świecie, tylko być w Tobie zanurzony, Panie. Nie chcę, Panie, by myślenie światowe przenikało moje myślenie, by moje serce było w Tobie zanurzone. I oddaję Ci ten dzisiejszy dzień, abym go, Panie, w ten sposób przeżywał, żebym był zanurzony w Twoim myśleniu, w Twojej prawdzie, w Twoim słowie. O tak, Panie. I oddaję każdego brata i siostrę właśnie, żeby oni byli tak samo zanurzeni, by chcieli więcej Twojego słowa w swoim życiu. O tak, Panie. Święty, proszę Cię, byś wypełniał nas, te wszystkie przestrzenie w nas, które nie są jeszcze przez Ciebie zagospodarowane, byś wypełniał nas mocą słowa, byś wypełniał nas prawdą, byś wypełniał nas potęgą i siłą tego słowa, byś wypełniał, Duchu Święty, nas Twoją świętą obecnością i niech słowo rozprzestrzenia się w nas, niech słowo nas buduje. Niech to Słowo też nas oczyszcza z wszystkiego, co jest nieświęte, abyśmy się stali świętymi, bo Jezus jest święty. Pan, Król, Mesjasz jest święty, abyśmy też byli święci. Duchu Święty, ja potrzebuję tego oczyszczenia, by na nowo widzieć, jeszcze lepiej widzieć, słyszeć, by moje serce było czyste, bez ciemności, bez niewiary, bez niemocy. Duchu Święty, rozprzestrzeniaj w każdym z nas, tak jak teraz spotykamy się w tym antidotum, jak teraz w tej wspólnocie, którą też tworzymy w tym antidotum, Ty, Duchu Święty, poruszaj się z nas, w nas z potęgą i mocą Słowa, aby to Słowo w nas wrastało, aby dawało nam siłę i moc i przemianę, Duchu Święty, wlewaj w nas tę przemianę płynącą ze Słowa, aby każdy z nas był dzieckiem Słowa, był zanurzony w tym Słowie i byśmy poznawali i rozpoznawali przez to Słowo Ciebie, Panie, by ten świat i nauki i ci wszyscy, którzy chcą nam wyrwać, gdzieś nas z tej ścieżki Bożej zrzucić, którzy chcą wprowadzać gdzieś jakąś fałszywą naukę w nas, by właśnie to Słowo było dla nas ochroną, taką skałą, na której będziemy budować swoje życie, Duchu Święty. Tak, Duchu Święty, tak się rozprzestrzeniaj w nas, Duchu Święty. I działaj w nas, Panie, według Twojego zamysłu. O tak. Amen. Amen. I słuchajcie, takie zadanie na myśl przyszło dzisiaj, żeby zrobić. W sumie można by je zawsze było robić, no, ale dzisiaj przyszło na myśl. Żeby zobaczyć to słowo jeszcze raz, zajrzeć do niego dzisiaj i wybierz sobie z tego całego słowa jeden fragment jakiś, jeden kawałek najważniejszy dla Ciebie. I zapisz go gdzieś na kartce. Wiem, że to masz w telefonie, ale zapisz gdzieś na kartce. Może masz notes, a jak nie, to kup sobie notes, zainwestuj w notes i zanotuj sobie jedno zdanie i pod tym zdaniem, czy równoważnych zdania, obojętnie, jakiś fragment z tego słowa i pod tym słowem napisz, dlaczego ono Cię dotyka. Z jakiego powodu to słowo Cię dotyka, dlaczego ono jest dla Ciebie ważne. I tak polecam, możesz tak robić codziennie i codziennie będziesz coś nowego odkrywać. No, no to co? Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Pa, pa, błogosławionego dnia, do zobaczenia na seminarium wieczorem. Zadania zróbcie. Pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga, uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,